Święta i Sylwester w tym roku spędzę bardzo tradycyjnie w moim rodzinnym domu w Bielsku-Białej. Razem będzie oczywiście 5 osób, tak jak co roku, z potrawami świątecznymi. Będzie tak jak zawsze, naprawdę nie będzie żadnej różnicy, także już się nie mogę doczekać, bo akurat kocham bardzo święta i Sylwester. Jak co roku w gronie rodzinnym, w atmosferze rodzinnej, przy choince, przy prezentach, co też jest istotne. Mam nadzieję, że przy dobrym barszu z łyżkami, jak co roku. A odnośnie Sylwestra, nie wiem, Sylwester, każdy Sylwester był spędzany przeze mnie na scenie. Jak w tym roku będzie, nie wiem, są różne plany, może się uda, może się nie uda. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie ok. Jak najszybciej, żeby było ok. Mam nadzieję, że święta spędzę z rodziną, a jeśli chodzi o Sylwestra, to po raz pierwszy niestety nie pójdę do pracy i za bardzo nie wiem, jak ten czas wykorzystać. Nie możemy raczej się spotykać w dużym gronie, więc podejrzewam, że ten Sylwester będzie dość kameralny, ale bardzo się cieszę, że w święta będę mogła umilić się Wam wszystkim czas, występując w świątecznym odcinku programu Twoja twarz brzmi znajomo, na który serdecznie zapraszam.